Hej, mam dzisiaj wideo szczególnie dla tych z Was, którzy w sprzedaży stawiają swoje pierwsze kroki, być może jednocześnie są osobami relatywnie młodymi, w związku z czym wpadają być może w pewną pułapkę, przed którą siłą rzeczy, no właśnie, chcę Was przestrzec. Otóż, kiedy pojawia się na naszym horyzoncie jakiś mentor, jakaś osoba, na której się może trochę wzorujemy, trochę podziwiamy, chcemy wykorzystać jej doświadczenia, bo wydają nam się one podobne, te kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu do tego, przez co my teraz przechodzimy, to istnieje olbrzymia pokusa do tego, żeby generalizować, to znaczy przyjmować rady, te, których potrzebujemy w danym obszarze, na przykład w moim przypadku w sprzedaży, na równi z radami z każdego innego obszaru, czyli na przykład z inwestowania, rodzicielstwa, poglądów politycznych i sposobu spędzania czasu, wolnego czasu, tak zwanego. Moim zdaniem jest to absolutnie niecelowe. Nie musisz brać od każdego swojego mentora, jeżeli masz ich kilku, wszystkiego, bo oni sobie w całości filozofii niejednokrotnie mogą nawet przeczyć. Absolutnie nie bierz ode mnie wszystkiego, czego ja robię. Jeżeli potrzebujesz ode mnie inspiracji sprzedażowej i rezonuje z tobą to, co robię i w jaki sposób robię, w jaki sposób o tym mówię, piszę, jak nagrywam wideo, to weź to, ale absolutnie nie kieruj się innymi rzeczami, które być może widzisz, albo które sobie składasz, albo być może dopowiadasz sobie trochę z kontekstu, bo ja nie jestem specjalistą w żadnej z tych innych dziedzin. Czyli spędzam czas w taki sposób, jak ja chcę spędzać czas, jak moi bliscy chcą spędzać czas, a niekoniecznie w taki sposób, jak to będzie dla ciebie dobre. Inwestuję w to, co ja inwestuję, a niekoniecznie w sposób taki, żebym wydawał tobie jakieś rady, czy wskazywał jakieś bezpieczniejsze, czy lepsze, czy bardziej intratne drogi. Weź od mentora to, czego potrzebujesz w zakresie tego, w czym on się specjalizuje, a całą resztę wyrzuć. Świetny przykład od wielu lat to KFC. Zjadasz mięso, wypluwasz kości. Wszystkiego dobrego. To były moje 2 minuty.